Już ponad 60% polskich użytkowników sieci używa internetu za pomocą smartfona. Dlatego my między innymi odradzamy już naszym klientom tworzenie stron responsywnych, głównie ze względów ekonomicznych, dlatego że tak naprawdę lepiej jest wykonać stronę na komputer, tak zwaną desktopową, do takiej wystandaryzowanej rozdzielczości i wykonać dedykowaną wersję na smartfona, czyli wersję, która jest dedykowana ekranowi 4-5 cali. Tylko to też nie oznacza tak naprawdę, że my przeskalowujemy elementy strony czy aplikacji internetowej. To oznacza, że my robimy zupełnie inną architekturę informacyjną, czyli tak naprawdę pozycje w menu nawigacyjnym są zupełnie inne, mają inną kolejność. Teksty, zdjęcia czy materiały wideo są innej długości, są inaczej zmontowane, teksty są inaczej napisane, są krótsze przede wszystkim. Dlatego, że musimy pamiętać, że użytkownik mobilny korzysta z naszej strony internetowej czy z naszej aplikacji w zupełnie innym kontekście. Korzysta z minuty, dwóch wolnego czasu, które ma, i musimy to okno czasowe wykorzystać jak najlepiej. Użytkownik mobilny oczekuje, że strona się załaduje w mniej niż 3 sekundy. Jeśli strona załaduje się zbyt długo na telefonie, sami z doświadczenia wiemy, że nam po prostu się nie chce czekać, zamykamy to okno i jako firma tracimy tą szansę. Optymalizacja stron, jeśli chodzi o szybkość ładowania, ma też wpływ na pozycję naszej strony w mobilnych wynikach wyszukiwania. Inną drogą jest zbudowanie jednego serwisu, który będzie dopasowywał się do urządzenia mobilnego nie tylko na zewnątrz, ale też od wewnątrz, od strony treści. Dzięki nowym technologiom mamy na przykład możliwość dopasowania jakości, wielkości czy formatu. Dzięki temu jakby zapewniamy możliwość tego, żeby serwis wczytywał się tak samo szybko na dowolnym urządzeniu, na którym go przeglądamy. Dodatkowo skorzystanie na przykład z CDN-ów globalnych typu Content Delivery Network pozwala nam na osiągnięcie takiego samego efektu, takiej samej szybkości, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy, czy będzie to Londyn, Warszawa czy Nowy Jork. Możliwości są dosyć duże, a efektywność takiej responsywności jest wystarczająco dobra.